Ave Maria, jest 20 maja, a my jedziemy już z kolejnym odcinkiem Poszukiwaczy Drogocennej Perły. Moi kochani, port bezpieczny pośród sztormów. Jak bardzo człowiek potrzebuje takiego miejsca wytchnienia. O tym już trochę było wcześniej też, ale to tak troszeczkę od innej perspektywy. Kiedy dzieje się w naszym życiu zło, kiedy fale burzą się, kiedy czujemy się już zmęczeni tym całym życiem, tym całą walką o przetrwanie, jak bardzo dla człowieka takiego pływającego po morzu musiał być otuchą, kiedy zobaczył w końcu port. I to taki bezpieczny port, gdzie nie dość, że nie będzie czuł się, że ktoś go okradnie, że ktoś go tam coś zrobi, skrzywdę, że mu spali statek, ukradnie ten statek, albo że, nie wiem, wody wpłyną do niego. To jest taki port, gdzie naprawdę możemy się czuć bezpieczni. Są różne porty, w których można wpływać i my szukamy różnych takich ukojeń w naszym życiu. Czasami są to nałogi, czasami inne osoby, czasami wchodzimy w grzech, jakieś krzywe relacje, bo szukamy portu, żeby odpocząć w tym życiu, bo mamy już dosyć, bo nas to życie tak przytłacza. A Maryja jest takim bezpiecznym portem. Ten sztorm w życiu często trwa i często nas bardzo też wykańcza. I dlatego potrzeba takiego najlepszego portu, jakim jest Maryja. Wpływajmy do niego jak najczęściej. To jest nam bardzo potrzebne, żeby odkryć ją jako port bezpieczny, tam gdzie rzeczywiście ktoś się nami zopiekuje, ktoś zatroszczy się, gdzie możemy się czuć bezpieczni. Więc wszyscy żeglarze, poszukiwacze drogocennej perły na zburzonych morzach świata, wpływamy do tego portu, jakim jest Maryja. Tam znajdziemy Boga, tam znajdziemy ukojenie, tam znajdziemy pomoc. Czasami nasze życie może się odmienić i w ogóle może się zdarzyć, że ten sztorm ucichnie i będziemy mogli wrócić na falę. Port. My tego może jakoś tak nie rozumiemy. Ludzie morza najlepiej by to może zrozumieli, jak bardzo jest potrzebne takie miejsce. I ten port. Port jest też takim domem, gdzie możesz właśnie wpłynąć, gdzie możesz poczuć się bezpiecznie, gdzie w końcu staniesz też na lądzie. Nie tylko tak chwiać się cały czas na tym statku i ten statek się chwieje i może nie rzucają tam. Wiesz, że nie utoniesz, bo jesteś na ziemi. A jest to ziemia błogosławiona, drogocenna, najdrogocenniejsza perła. Moi kochani, cóż więcej, błogosławię Wam więc z całego serca, pozdrawiam, mam nadzieję, że mi tej baterii starczy, by tylko nagrywać wszystko, ale damy radę, jak nie, no to się przyjedzie jeszcze raz, co to się za problem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Ave Maria!